Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów, diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Więc obecnie on jest na takiej diecie całkowicie roślinnej, nie je mięsa w ogóle. Ja go bardzo długo karmiłam piersią, więc tutaj nie było też konieczności dostawał to białko wraz z moim mlekiem, a ja spożywałam mięso. Yy, ja go karmiłam do, yy, no do niedawna, miesiąc temu skończyłam go karmić. On ma dwa i pół roku teraz. No, to yy, bardzo długo. Długo. I karmiłam go tak długo właśnie głównie ze względu na, na alergie pokarmowe, ponieważ mleko matki działa jak taki balsam, który wyściela jelita i leczy stany zapalne, uszczelnia je, działa tak probiotycznie. Więc Wiem, że są takie publikacje, które mówią o tym, że im dłużej dziecko jest karmione do trzeciego roku najlepiej, to można uniknąć lub wyleczyć dziecko z alergii pokarmowych. Dlatego właśnie tak długo go karmiłam, pewnie bym skończyła szybciej. Więc obecnie Leon nie jest już na moim mleku, jest na diecie roślinnej je pestki, je strączki, to jest jego źródło białka, je bardzo dużo zielonego, ale on kocha zielone. Możliwe właśnie, że jego organizm wie, że to jest jego źródło wapnia i, i tego, czego potrzebuje. Więc szpinak, brokuły, brukselka. Y, ja, po, ja mogłabym tylko taką paprykę włożyć na talerz. Tak, <laughs> nasz człowiek. I y, y, y on by to wpałaszował. Więc... Y, więc na razie taka jest jego dieta i też regularnie go badamy. Ja mu suplementuję witaminę B12 i suplementuję mu D3, k 2 Czasem dostaje A, plus e, ale generalnie to jest ta baza. Oprócz tego, Leon bardzo lubi wszystkie superfoodsy, czyli dla niego cukierkami jest chlorella. To jest, po prostu mnie to zadziwia. Chlorella w tabletkach to jest coś, o co moje dziecko da się zabić. I muszę mu wydzielać porcję, bo on sobie sa to. Jednocześnie jest to dobre dla jego jelit. Jest to też źródło, oczywiście żelaza, białka, y, witamin z grupy B. Ym, co jeszcze? Uwielbia pyłek pszczeli, który też y, bardzo dobrze działa na jego jelita. No, są to rzeczy, które ja też jem, ale ja je jem y, bardziej z rozsądku. Mm -hmm. Ja nie powiedziałam, że kocham chlorellę, spirulinę albo pyłek pszczeli. Y, y, I to jest <noise> dla mnie dowód na to, że naprawdę dziecko można, tak brzydko mówiąc, zaprogramować, y, czyli y, Czyli proponować mu najróżniejsze rzeczy, i dziecko może to polubić, y, jeśli nie wprowadzamy od razu y, cukru, czy właśnie takiej przetworzonej żywności. Y, 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 I tak właśnie jest u nas. Ja wiedziałam, rozszerzając dietę Leonowi, że ja, ja nie mogę sobie pozwolić na jego, na jego smaki i jego wybrzydzanie. I y, 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 była to często walka. Y, 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 bo on wolał zjeść banana niż na przykład swego czasu bardzo nie lubił papryki e, albo nie lubił fasoli e, i na przykład życzył sobie banana albo placuszki. I ja nigdy nie, nie oferowałam mu zastępnika. Mhm. E, nie, nie wmuszałam w niego jedzenia, absolutnie, ale. Ale faktycznie y, y, nie robiłam nic innego, czyli w, w zamian. Czyli, jeśli on nie chciał jeść, to ja mówię, w porządku, nie musisz, ale to jest nasz dzisiejszy obiadek. Będziesz mógł go zjeść, jak będziesz głodny. I bywały sytuacje, że on potrafił się tak zaprzeć, bo jest takim mocnym charakterem i temperamentem, e, potrafił nie zjeść przez 6 godzin, ale później jak dorwał się do suchej kaszy jaglanej e, i do fasoli, to zjadł ją ze smakiem. No tak głodny nie wybrzydzał. E, dokładnie. I nie było to dla mnie łatwe, bo ja jako mama mam taką potrzebę nakarmienia własnego dziecka i takiego zadbania o niego, takiego wychuchania go. E, ale wiedziałam, że my w jego przypadku nie możemy sobie pozwolić na to, żeby on kierował tym, co chce jeść. Oczywiście teraz, jeśli mogę, to serwuję i oferuję to, co lubi i zawsze na drogę są daktyle i są cukiereczki w postaci chlorelli i rodzynki kocha i dostaje je na deser, także jakby nie mamy takiego rygoru żywieniowego teraz, ale przez jakiś czas trochę trzeba było to wprowadzić dla jakby jego zdrowia i tego, żeby, żeby on nauczył się jeść to, co musi jego organizm przyjąć. Nie? Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o siódmej rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment dostępna jest na Karolina Sobańska podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj myśl na dziś i Karolina Sobańska podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.